koszykarze z GTK rozpoczęli treningi na świeżym powietrzu. W ramach przywracania sportu do normalnego funkcjonowania sportowcy ćwiczą na otwartych orlikach, ściśle stosując się do nałożonego limitu 6 osób na jednym boisku. O nastroje w drużynie po nagle przerwanym sezonie rozgrywkowym zapytał ich Grzegorz Muzia. Sezon się zakończył dzień przed ostatnim meczem z Dąbrową Górniczą. Tym bardziej był to mecz generalnie o pierwsze miejsce na Śląsku. W momencie, kiedy przyszedł komunikat o przerwaniu rozgrywek, myśleliście, że się za tydzień, dwa, trzy to się jeszcze wznowi? No oczywiście, no, mieliśmy taką nadzieję, że to wszystko potrwa dwa, trzy tygodnie, maksymalnie do 4 tygodni. No ale niestety, sezon z tego co wiemy nieoficjalnie jest zakończony. Oficjalnie wiemy tylko tyle, że na obecną chwilę jest zawieszony. Wszyscy jesteśmy mocno niepocieszeni tą sprawą, gdy przed chłopakami, przed naszą drużyną była wielka szansa na dostanie się do Mistrzostw Polski. A biorąc pod uwagę, że to już jest dla niektórych ostatni rok grania w grupie młodzieżowej, taka szansa może się po prostu już więcej nie powtórzyć. Powiedział Pan, że była szansa awansu do finału w Mistrzostw Polski. Co takiego było dobrego w tej drużynie w tym minionym sezonie? Podsumujmy sobie. No chłopcy, przez to, że mieliśmy nowego trenera i kilku chłopaków, którzy przyszli do nas z innych drużyn, drużyna zrobiła niesamowity postęp w rozwoju koszykarskim. I naprawdę widzieliśmy tutaj wielkie szanse na ich fajną przygodę na Mistrzostwach Polski. Staramy się utrzymać dystans do tej całej sytuacji, bo trudno w tych czasach reagować jakoś bardzo pochopnie. Trzeba bardzo spokojnie tutaj analizować sytuację i myślę, że nie tylko ja, ale wszystkie osoby, które zajmują się tą drużyną, bo to trzeba powiedzieć, to jest cały sztab szkoleniowy. Łącznie z kierownictwem naszego klubu tutaj analizujemy to. No i jeżeli się tylko otworzyła możliwość, a taka się otworzyła, że możemy wyjść już i się spotkać i troszeczkę potrenować, mimo że tak jak Pan powiedział, nie w takich warunkach, jak my byśmy sobie tego życzyli, no to chcemy to robić i realizować zadania, które w przyszłości na pewno wykorzystamy. Od samego początku, jeżeli chodzi o plan, to w zasadzie od początku zamknięcia szkół chłopcy dostawali rozpisane treningi od naszego motoryka, trenowali w warunkach domowych. W tej chwili otworzyły się boiska Orliki i jesteśmy dzisiaj pierwszy raz na takim spotkaniu. Planujemy je organizować oczywiście w przyszłym tygodniu dalej i do momentu, kiedy będzie można. Warunki te higieniczne staramy się zachowywać. Boisko tutaj jest bardzo duże i obiekt jakby jest, myślę, że pod tym względem bezpieczny. Chłopcy we własnym zakresie mają przynosić tutaj sobie środki do dezynfekcji rąk, bo nie mamy udostępnionych żadnych obiektów dodatkowych, więc jesteśmy tylko na boisku. No i to będą realizować i mam nadzieję, że zastosowania te ogólne, które są, nie przeszkodzą nam w tym, żeby tutaj dalej trenować.